Początek nowego roku to bardzo dobry czas na zmiany. Przywiozłem więc Yamaszkę do garażu. Muszę ją trochę przygotować do sprzedaży i trzeba się przesiąść na inny motocykl. Musiałem ją przywieźć, bo cały czas kusi, żeby jeździć i nigdy jej nie wystawię. Czy nie sprzedawać? Piękna jest. Nie, no muszę sprzedać, trzeba się rozwijać. Źle mówiłem, ciśnienie z tej czarnej dętki w tublisie nie zeszło. Jest tak jak ma być, ponad 7, nawet do 8 można nabić. Tutaj na naklejce jest nawet 8,5 napisane. Czyli tutaj pewnie będzie 0. Dokładnie. Czyli uciekło gdzieś przez oponę albo przy feldze. Napompuję równo 1 bar i zobaczymy do jutra, co tutaj się wydarzy. Czy zejdzie, czy nie zejdzie. Gdzieś tu syczy. W oponę coś się wbiło i ucieka powietrze. Trzeba zastosować kołek i po temacie. Ale ja się przywiązuję do motocykli. Zawsze ciężko mi je sprzedawać. Całkowity deficyt czasu ostatnio, a przydałoby się skończyć tą Hondę. Tu naprawdę dużo nie zostało. Jakieś ciężarki kierownicy trzeba wykonać. Stelaż pod siedzenie już jest. Wykończyć tylko tutaj blachę, żeby ładnie siedzenie spasowało z ramą i z bakiem, czyli siedzenie do obszycia, obkleić jeszcze gąbką, błotnik tylny wyszpachlować, pomalować na czarno, zrobić jakieś kierunkowskazy, osłonki, boczki, nowy akumulator, wszystko już jest i w zasadzie tyle w tym motocyklu, więcej niż tutaj nie trzeba robić, on odpala, jest na chodzie, jeździ dobrze. Przy BMC będzie trochę więcej pracy. Tutaj wykonać jakiś filtr powietrza ładny. Błotnik przedni i tylny już mam zaszpachlowane. To też już jest gotowe do malowania, zaszpachlowane. Jeszcze tutaj trzeba coś wymyślić, wykończyć. Siedzenie, zobaczcie, już wykonane. Jakby poszło siedzenie od Hondy, to w tym samym czasie oprzylibyśmy siedzenie w BMC. Kierownicę trzeba tylko tu wykonać. Kierunkowskazy z tyłu, jakąś lampę. No i wydech. Wydech tutaj będzie ten oryginalny, na początku wychodził z cylindrów i później będzie redukcja z 4 rur w jedną i jakaś końcówka. To kupię. No i sety też trzeba wykonać. Będzie przerobiony na jedną osobówkę. W zasadzie nie ma tego jakoś szczególnie dużo. Licznik podłączyć. To są szczegóły. Nie wiem, no trochę czasu to zajmie. Ale chciałbym to zrobić jak najszybciej, bo sprzedałbym BMW, sprzedałbym Hondę, sprzedałbym YZ-kę. I fajny budżet by się zrobił na nowy motocykl enduro. Trzeba się jakoś z tym uwinąć. Do sezonu, do startu zawodów jeszcze trochę czasu pozostało. Przycisnąć temat i posprzedawać to wszystko. A propos wyścigów motocyklowych, bardzo się cieszę, że moje wczorajsze nawiązanie do legendarnego rajdu Dakar spotkało się z takim pozytywnym odzewem, więc dzisiaj też nawiążemy troszeczkę do tego wyścigu kultowego. Dzisiaj bardzo dobrze pojechał Maciek Giemza. Dzisiejszego dnia zajął pozycję 20, a Konrad Dąbrowski 46 miejsce. Dzisiaj bardzo dobrze pojechał Maciek Giemza, pozycja 20, a Konrad Dąbrowski 46 miejsce. A swoją przygodę z rajdem zakończył znany z MotoGP. Nie wiem, czy śledzicie, czy oglądacie MotoGP, ale jest tam taki zawodnik jak Danilo Petrucci. Zajmował 13 pozycję w generalce. No niestety, podobno problemy techniczne, nie jest to jeszcze oficjalna informacja, ale z tego co się doczytałem, to problemy techniczne niestety wyeliminowały go na tak wczesnym etapie zmagań. Ale to musi być wielkie, niewyobrażalne rozczarowanie przygotowywać się do rajdu Dakar tak długo i skończyć na tak wczesnym etapie. No wielka szkoda, ale jak to piszą zawodnicy i w wielu wywiadach podkreślają, Dakar jest nieprzewidywalny. A bardzo jestem ciekawy, napiszcie w komentarzach, czy ktoś z moich widzów marzy o starcie w Dakarze. Albo czy ktoś kiedyś może był, kibicował. Trzymajcie się, cześć, do jutra.